Cześć wszystkim, tu Karos1, a to kolejny odcinek z Shakes and Fidget na świecie Polskim 40. Zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy po jutrze, więc zacznijmy. Dobra, dzisiaj oczywiście będą wyniki konkursu, ale to później. Dzisiaj to opowiem, co się tutaj zmieniło przez te 5 dni. Więc tak, odblokowałem oczywiście kibel, czyli łazienkę. Dzisiaj miałem akurat aby na drugi poziom i niestety no zwykły item mi się trafił, nic oczywiście ciekawego. Do areny oczywiście doszły mi już te runy, które oczywiście regularnie oczywiście robię i na bieżąco wydaję tutaj jakieś tam różne punkciki, żeby wiadomo mieć więcej run. Bo wiadomo, potrzebne jest 1000 run, żeby mieć już itemy pod na przykład więcej HP, odporność na ogień, zimno, albo odporność na wszystkie żywioły, no, albo legendy, na szansę na legendarne artefakty, no i inne tam, wiadomo. Bo to będzie bardzo potrzebne w późniejszych etapach. Później, na razie stoję tyle, teraz na Korwalu aktualnie mam 5000 domków, więc jeszcze druga połowa mi brakuje do zrobienia oczywiście osiągnięcia. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi mi, to klasę w zdobyciu 10 tysięcy tych, jak to się nazywało, tych klejnotów, no tych tajemniczych odłamków, więc no jeszcze sporo brakuje. W gabinecie magii na razie 85% jest, ale do tego przyjdę później, bo będzie ciekawy event z Wiedźmą. Ogólnie będzie fajny event weekend, zaraz oczywiście opowiem o tym. W lochach aktualnie stoję, no już podstawowe lochy zrobiłem, jakieś 2 dni temu. Nie wiem jakie miałem szczęście, ale takie miałem szczęście do tego, do maszyny, do zbicia. Szczerze mówiąc, teraz sam jestem zdziwiony, że piramidę szybciej skończyłem niż Świątynię Zimnej Krwi, bo myślałem, że piramidę mi dłużej zajmie. Okazało się, że zrobiłem piramidę szybciej, a z tą maszyną do zabicia, czy jakoś tak się nazywa, no troszkę się męczyłem. Mimo to, że go pokonałem za 6. razem, oczywiście grając eko, no bo jak widać, stan grzybów jest bardzo niski aktualnie, ale to się zmieni. Bo mam na to fajny sposób. Oczywiście na grzyby. Jeżeli ktoś oglądał poradniki na grzyby, to ten wie. Więc na razie podstawowe lochy są zrobione. Aktualnie będę chciał iść na jakieś podziemia, ale wiadomo. Za 7 godzin dopiero będę mógł, bo kopalnik klejnotów robię regularnie. I przy okazji odpowiem na kilka komentarzy, które mi zadaliście i na Discordzie. Dlaczego dobie kuźnię wieżę i tego? Ogólnie obronę. Ogólnie robiłem obronę ze względu na kuźnię, żeby ulepszyć jednostki. Wiem, to jest faktycznie może zły błąd, bo lepiej grać bez defensywy i ogólnie kuźnią. Co? Ogólnie bez tych 4 budynków. Ale ja już tak mam na innych światach, że zazwyczaj gram pod ulepszenie tych jednostek, głównie tych wojowników, no bo fakt, więcej surowców używam. Ale szczerze mówiąc mi to nie przeszkadza. No wiem, przez to trochę będę może lekko do tyłu, ale no już taki nawyk mam, jak to już mówi się od kilku lat. Więc tak, na razie kopanie to tak. Dzisiaj będę miał już na 10. Skarby na razie na 7. Akademię na 7. Koszar na 7. Kwaterę na 8. Ale mógłbym sobie na 9, zanim kopanie bym mógł zacząć budować, ale pomyślałem, żeby już szybciej. Ja myślałem, że ogólnie dojdę do podziemi przed eventem. No niestety nie udało mi się. Dzisiaj jest akurat poniedziałek rano, jak akurat nagrywam i trochę byłem smutny z tego powodu, że myślałem, że zdążę przynajmniej w niedzielę mieć ten event, czyli piekło. No ale niestety nie zdążyłem. No mówi się trudno. Będą oczywiście następne eventy i tyle. Hartę i kamienną na razie na 5 level, bo na razie tak za bardzo nie buduję, bo głównie to zdobyło od tych od kosza. Wiem, że wiele innych youtuberów, jak oglądałem, to mieli kamienią i HT2 lepszą, tak chyba na 10 czy 11 poziomie. Może faktycznie będę lepszą, że zazwyczaj tego nigdy nie obiłem, bo mi się nie opłacało, ale może będę zaczął ulepszać. Przy okazji też dziękuję za rady w kwestii twierdzy. Sprawę gildii. Gildię mam oczywiście zmienioną. Co się stało z Imperium? No,
szybkość się spadła, no i te większe neveli poszły do lepszych i wiecie o co chodzi. No, szkoda, Imperium było bardzo fajną gilią. Fajny był właściciel, ogólnie fajna była atmosfera, no a cudno. Jestem teraz jak coś welcome to hell. Trzeba wiadomo iść do przodu. A jak ktoś ogląda z Imperium, to pozdrawiam. I może będzie, może się spotkam jeszcze kiedyś. Aktualnie jestem 372 w fale, w miejscu w rankingu. Level na razie, no trochę wiadomo, odstaję od innych, bo w poprzednim odcinku byłem chyba 200 coś, a teraz jestem 372, no niestety te lochy nie oddają trochę. I tyle chyba z takich najważniejszych sobie zmian. Oczywiście teraz bijemy o 130 poziom. To jest fajnie, przy okazji jeszcze mam lochy, bo koniec ważyłem. O, udało mi się wygrać. Tak szczerze mówiąc, chcę zobaczyć jak z ciekawości. O, akurat też o tym właśnie powiem, o tej akturacji. Tylko szczerze mówiąc, zobaczę tak na szybko, co mi się tam udało zrobić. Wręcz może kryty, może. Dwa. Miałem tak raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Bardzo miałem mało bloków, o dziwo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No bardzo mało bloku, więc akurat miałem faktycznie tutaj szczęście, więc tutaj nie muszę na czymś narzekać. Tu mam kolejnego wojownika. No to też może zajmie długo, ale przynajmniej bity dwa poziom, więc git. Dobra, teraz przechodzimy oczywiście do aktualizacji, więc tak. To tak, zaczynamy oczywiście od eventów. Dużo osób może o tym wiedzieć, fakt, ale inni może niezliczne osoby mogą o tym nie wiedzieć. Pierwszy event to będzie Black Friday, bo wiadomo, w tym miesiącu, czyli chyba w tym tygodniu będzie Black Friday i za na przykład, nie wiem, kupienie grzybów macie więcej grzybów, ale tutaj macie na przykład od 26, czyli od, na przykład od jutra do środy, będziecie mogli mieć 33% więcej grzybów. Czyli ogólnie, jak tu macie przykład, kupujecie 3000 i dostajecie prawie 4000, więc to jest fajnie. Więc ogólnie Black Friday więcej grzybów. Następnym, jakby powiedzieć, takim małym eventem będzie nowe serwery. I to będzie Speed Server, czyli ogólnie dostajecie kilka razy więcej monet, expa. No ogólnie wszystko dostajecie kilkakrotnie więcej. I teraz tak, za co można, po prostu co można tutaj wygrać. Za osiągnięcie top 10 miejsca, czyli przykład od 1 do 10, dostajecie własny awatar, więc jeżeli by ktoś się pytał, skąd na przykład Gimpę, Zakreble i inni youtuberzy mogli mieć własne awatary, no to tutaj możecie mieć oczywiście awatar, tylko trzeba mieć pierwsze lub 10 miejsce, albo tylko tu jest taki losowość. Ale od 11 do 50 miejsca dostaje 10 osób wylosowanych, też dostanie własny awatar, więc głównie jest 20 awatarów i sam główny rysunek, grafik, czy tam nie wiem jak się tam wymawia, czego przepraszam, będzie robił właśnie dla ciebie po prostu awatary, więc fajne to uczucie, ale z jednej strony, żeby mieć, to trzeba niestety wydać, czyli to spodo. Wiadomo, że to chyba będzie na zawsze, jeżeli dobrze pamiętam. Ale to takich osób, taki dla doświadczonych osób. No i ostatnio oczywiście eventy to będą, czyli weekendowe. Tutaj z jednych osób z Kindi, którzy napisali Koniczyn. Dziękuję oczywiście za info i pozdrawiam również. Napisał, że będą oczywiście eventy, czyli nasze ulubione, czyli grzybek, czyli chyba coś związane, że 20% dostajemy szansę na grzyba w questach. Akurat tego nie pamiętam, bo mówię, ostatnio szakę stawiałem jakieś półtora roku temu, dwa lata, więc mógłbym o czymś zapomnieć. Dwa razy chyba, czy pięć razy więcej expa, ale chyba dwa razy. Klepsydy, większe szanse. Event Kowala i WC, czyli pewnie znajdziecie więcej cudowców, albo po prostu więcej można dołożyć itemów do Kowala. Więc w razie czego, przepraszam, że coś podaję na przykład teraz źle, ale mówię, nie grałem przez dwa lata, więc mógłbym o czymś zapomnieć, ale takie będą eventy weekendowe jak coś. No to chyba wszystko, co miałem powiedzieć o tych eventach. Jeżeli o czymś zapomniałem lub jeszcze raz powtarzam, jeżeli czegoś źle powiedziałem, to najmocniej przepraszam, ale mówię, ciężko było coś znaleźć na eventach, no bo zazwyczaj piszę to na Discordach, ale
nie wszystko, więc. Więc zazwyczaj, jeżeli mówię, jeśli coś źle powiedziałem, to przepraszam, jeszcze raz. Dobra, no to co? Chyba wszystko, co mogłem powiedzieć na najważniejszych rzeczy, bo na razie tak. Lochę to tam wspomniałem. Wieżę to na razie akurat nie będę robił wieży, bo wieży zazwyczaj pierwszy poziom się robi, jak ma się full ekwipunek taki postawiony, ulepszony. Ale mówię, może mogę o tym mylę. No po prostu mogłem o czymś się zapomnieć. No mówię, no to jest właśnie te skutki, jak śniega 2 tygodnie. A właśnie, zwierzaki, bo jeszcze nie powiedziałem o zwierzaku. Na razie zwierzaków na razie na tyle stoję. Aktualnie Siolp ma tu 19. Tutaj dałem, jak coś mi sklika na kretuna, że ma drugi poziom. Światło. Przez chyba 5 dni, czy tam 6, nie mogę zdobywać ogólnie właśnie tego drzynka, bo drzynk był ogólnie dobry do ulepszania najpierw. Więc postanowiłem dać Zelusia na czwarty poziom, żeby po prostu mieć lochy do zrobienia. I oczywiście mi się udało, ale to. No ogólnie niestety w świetle będę mocno do tyłu. Ziemia tak samo, bo dopiero też zdobyłem tu po 5 dniach tego konika i też musiałem go lepszy, żeby sobie zrobić tego loch zwierząt. Nie wiem, jak to się mówi, ale chyba. Środowisko, no. Środowisko w razie czego. Ognia na 25, a wody. Mam na 17 poziom. Takie ulepszą po prostu zwierzęta, które było w polecanych, takie dostałem zdjęcie od widza i przekaz, dziękuję, że takie zwierzęta trzeba ulepszać. Bo w razie czego mógłbym też o czymś nie wiedzieć, na przykład powinien jego ulepszać, no ale mówi się trudno. Już jak zacząłem, to już powinien kontynuować. W okazji mógłbym zrobić jakąś atak, bo już minęło. Tam godzinka chyba. Tutaj nie mogę za bardzo, tu też nie mogę. To wodę może będę miał szansę, uwaga. No nie, połowę zabrakło, no trudno. Więc co? Najważniejsze chyba rzeczy, co się tutaj zmieniło przez te 5, chyba 6 dni, ostatniego odcinka, no to tyle. Więc co? Przechodzimy oczywiście do konkursu. Czyli wyników konkursu, przepraszam, wyniki konkursu. Dobra, teraz oczywiście przechodzimy do wynika konkursu. Tutaj wczytuję wasze komentarze wszystkie. Jest 28 komentarzy, 28 osób i osoba, która wygrywa jest Falgue. Sprawdźmy tylko, czy wymagania są oczywiście spełnione. Niestety tutaj nie mam niesubskrybowanych, więc niestety Falgue nagroda jest przepadła. Albo ma subskrypcję prywatną. W tym nie pokazane więcej kanałów, więc przykro mi, niestety losuję na swoją osobę. Przypomnę oczywiście odcinku poprzednio, że trzeba zostawić subskrypcję publiczną, było na opisie. I Mentos 12A. Sprawdźmy, tak samo Mentos zostawił. Jest zostawiona subskrypcja, więc Mentos 12A. Gratuluję. Proszę oczywiście napisanie do mnie na Discordzie, czy na Shakesie, czy na Instagramie może napisać. Na odebranie oczywiście nagrody masz do wyboru albo PSC, albo grzybki. Więc to tyle z mojej strony. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Następny konkurs będzie w ciągu następnego tygodnia, no w tym tygodniu, więc spokojnie, że nie wygrałeś. Będziesz miał szansę w następnym odcinku. To tyle. Miłej nocy wam życzę, czy tam dnia. Na razie, cześć, siema.